imieniu piwnicy pod Baranami witam państwa serdecznie. Proszę państwa, jesteśmy w tej chwili, właściwie te hałasy dochodzą z niszy, z małej niszy, która jest obok sceny. Scena jest pokryta czarnym aksamitem, wiszą także czarne kotary. Na sklepieniu gotyckim zawieszono liny. Ten hałas to właśnie hałas dochodzący z niszy. Aktorzy schodzą się powoli. Jest już właśnie Zygmunt Konieczny. Przyszedł Święcicki. Jest Zachwatowicz. Marek przyszedł także. Jest już Krzysiu Litwin. Wchodzi Grażyna. Zbyszek Wodecki, skrzypek. Jest także Cnota i nasz gość, Amerykanka Ewa Garbasi. Przyszła Zającówna Marysia. I to jest Irena Wiśniewska. Ludzie już siedzą, właściwie goście nasi, już mniej więcej od godziny czekają na przedstawienie, które lada moment się zacznie. Zostańcie z nami 2 godziny, a może i dłużej. Życzymy wam miłej zabawy. Przyszedł Zbyszek Paleta. Są już kompozytorzy. Radwan. Andrzej Zarycki. Ewa Demarczyk prawdopodobnie się spóźni, jak zwykle. To jest, proszę państwa, za 20 zł w tej chwili, nie, za 18 zł. Za 25 zł. Proszę państwa, dzisiaj ja państwa specjalnie się okaleczyłem dla państwa i nabyłem się pojęci, żeby państwo się rozbawili. Teraz słuchajcie, ta muzyka to była za wasze marne pieniądze, za 24 zł było, powiedziałbym, nagrane, teraz jeszcze za złotówkę wam nagramy, reszta będzie wszystko za darmo, więc... A... Darowanemu koniowi się w zęby nie patrzy, proszę państwa, więc skutek tego, co zrobimy, to zrobimy i tak państwo zwyciężą, bo co teraz za darmo w Polsce, wszystko, wszystko trzeba płacić. Za pół godziny ja bym tak mówił, że państwo w ogóle umrą ze śmiechu, więc skutek tego będzie wszystko w porządku. Proszę państwa, dzisiaj jest niezwykle uroczysty wieczór i państwo muszą zdać egzamin, czy jesteście weseli, czy nie. Nam nie zależy, proszę państwa. Tylko jest reakcja, no jeszcze nie wie pan, ta prezentacja nie tego nie robi. Tylko reakcja publiczności. Jest ankieta, proszę państwa, czy Polacy są weseli, czy ponuracy. Proszę państwa, właściwie to wieczór jest dzisiaj specjalny. Zanim zaczniemy nasz programik pod tytułem Folguj szczątką swej młodości. Cicho, no to nie było jeszcze dowcipu. To by nas z wojska wrócił albo co? Myślę, że jak się witamy, w ogóle dzisiaj mamy z głowy programik, bo mamy tutaj dwóch wspaniałych, Grześkowiaka i Chyłę. Ja będę dalej chrypką operował, znakomicie mówię, nie? Jak sprawdzę? Chyłę puścimy, proszę państwa, o 2 w nocy do 5 rano, on nie schodzi w ogóle ze stratki, jak już wejdzie, więc do 2. Proszę państwa, znakomity Grześkowiak, znakomity ten, no chyba, znakomita Amerykanka. Jeszcze, proszę państwa, jeszcze się nie kończy. Przedstawienia nie zaczniemy tego naszego za darmo, to już w ogóle...